Ja nadzieję, że tylko dobrze kamerą w tym, nie? Ktoś jedzie za tobą. Nigdy Chyba powinieneś włączyć. ona nie jedzie. No i co? No i co, Ako? No i nic, no co, no. Siemana, siemana. Witamy was po przerwie. Po długiej przerwie, w ostrej jeździe z szostakami. Z nowymi pytaniami, odpowiedziami i trochę grubsi. Mów do siebie. Question is, are you fat or what? Leave me alone. I said, are you fat? Get off me, man, stop it! Mamy tutaj tym razem pytania nie przesyłane na maila, tylko chcieliśmy, żebyście wzięli większy udział w tym całym nagraniu. W komentarzach pod wykorzystaliśmy, normalnie. Tak, i wykorzystaliśmy wasze odpowiedzi w naszych pytaniach na stories. Ja dzisiaj śmigam na dwa telefony, bo w tym telefonie są przygotowane pytania, których ja jeszcze nie widziałam dla mnie, a w tym telefonie dla Akopa, których Akop też nie widział. Tylko że ja pytań mam bardzo dużo, bo wybrałam bardzo dużo fajnych, a Akop ma... 10. Także może zacznę od pytań do ciebie. Dobrze, co ty na to? Dobrze, wszystko jedno. Czy moje pytania są ogólne? Ja prosiłem, żeby dawali nam A ja nie, to wątki. Miało być do ciebie. Przecież ja chciałem, żeby wątki, na które możemy rozmawiać, żebyśmy mogli w końcu trochę pogadać. W ogóle powiem wam szczerze, że jestem zażenowany, że mamy teraz izolację, bo nie muszę spędzać z tym człowiekiem 2-4 na dobę. Pytania, czy jesteś gotowy? Nie. Czy na pewno jesteś gotowy? Nie. Czy Akop jeździ przepisowo? To chyba do ciebie pytanie. Nie, do ciebie. No ja zawsze jeżdżę przepisowo, tylko i wyłącznie. Nie jedź tak szybko do tego. Dobrze. Uważnij się. Jadę bardzo wolno. Nie jedziesz. Ja jadę wolno. Co najbardziej ma romantycznego Sylwia w sobie? Ja ogólnie uważam, że jakby no Sylwia nie należy do osób romantycznych. Sylwia raczej jest... Nie wiem, czy to pasuje, czy pragmatyk to odpowiednie słowo, czy nie? Naprawdę, nie przypominam sobie takiej sytuacji. Nigdy nie kupiłaś mi kwiatów, nigdy wiesz, no, jakichś takich wierszy... Obiecuję ci, że jak tylko będę miał okazję, to ci kupię, zobaczysz. Można zamówić online. Czy myślałeś kiedyś serio o rozwodzie, rozstaniu z Sylwią? Właśnie, to jest jedno z tych pytań, na które ciężko mi jest odpowiedzieć. Z tego powodu, że jakby jak skłamię, no to źle. Jak powiem prawdę, to też źle. Nie, no ogólnie jakby o rozwodzie raczej nie. Z naciskiem na raczej. To było jeszcze, czy mieliśmy kryzysy. Ale jeżeli generalnie chodzi o jakieś, wiesz, o jakieś kryzysy, to jak najbardziej były. Czy ktoś nas myślał o rozstaniu? No myślę, że na pewno jedna i druga strona myślała. No nieraz sobie wykrzyczeliśmy, że ja już nie chcę z tobą być. Tak, jakby. Albo rozwiodę się z tobą. Ale jakby no na razie próbujemy to jakoś tam łatać. Jakoś dajemy radę. Czemu zawsze przegrywasz zakłady z Sylwią? Co ty pierdolisz? A gdzie? Ja to nie powiedziałam. No. Pytanie następne. Co to jest za lotka? Zaleca się do kogoś iść, tak? Nie wiem, co powiem. No bo odpowiem ci, że to jest takie jakby urządzonko. Napędzane naciskiem twojej ręki. To jest to coś, co tak się kręci, żeby mi się miło? Kiedy ostatni raz posprzątałeś sam cały dom. Dwa słowa klucz. Sam i cały. Ja wychodzę z założenia, że mój czas jest bardzo cenny. A mój nie. Dlatego ja mój po prostu... Mój czas nie jest cenny. Ja, co... Mój czas nie jest cenny. Daj mi to, bo to jest właśnie typowe kobiece myślenie. Wyrwanie słowa z kontekstu i powtarzane w kółko, które zmieniają cały sens zdania. Więc ja po prostu dwa razy... No tam... Dwa razy w roku. Nieważne. Tak czas. Nie, no po prostu umyłem dwa talerze. Jeżeli ja pracuję
I mój ja czas. Pracuję. Dobra, też pracuję. Ale pracuje na mnie i na nasz chleb, a w międzyczasie sam pieczę no, bułeczki. Ale pani, która przychodzi i nam pomaga w obowiązkach domowych, ja jej płacę, bo ja uważam, że to jest w ramach tego, że jakbym ja to robił. Właśnie wytłumaczcie tej kobiecie, że jeżeli jakby no ja jej... Wytłumaczcie temu człowiekowi, to jest tak, jak że kupujesz... sprzątnięcie kuchni ale poczekaj, nie no... ogranicza się do talerzy. Ale... I jeszcze Akop jest taki, że Jezu. Potrafi zmyć talerze ale ty mi nie dajesz... i powiedzieć, że nie będzie zmywał po mnie, tylko zmył po sobie. I zmywa talerz i kubek. Czy wybaczylibyście zdradę w małżeństwie? Zależy, czy w naszym, czy w cudzym. Spoko, w cudzym spoko. Znaczy, ja jestem takiego zdania, że nawet jeżeli ktoś mówi, że wybacza zdradę, to jednak jej nigdy nie wybaczy. Bo ja na przykład jestem takim człowiekiem, że zawsze staram się mieć dobre intencje do ludzi i dobrze o nich myśleć. Ale jeżeli jestem na 100% uczuciowo z kimś, to nie wyobrażam sobie, żeby ta osoba w takiej kwestii najważniejszej mnie zawiodła. I nawet jeżeli bym powiedziała, nie wiem, wybaczam, to nigdy by mi tak znowu nie zaufała. Więc zawsze to by się gdzieś ciągnęło za takim związkiem i ja po prostu tego totalnie nie akceptuję. Nie. Pewne, ja uważam, żebym wybaczył, ale bym się na łysa ogolił. Tego dnia, którego bym się dowiedział. Wziąłbym maszynkę do włosów i ogolił bym się do łysa. Nie chcesz wiedzieć, co ja bym to nie zrobiła. Naprawdę. Straciłbyś narzędzie zbrodni. Wiesz o tym? Jak wyobrażacie sobie siebie na przykład za 20 lat miłego dziadka? Ja widzę siebie jako przystojnego faceta z siwą brodą w cabrio czerwonym, który jeździ po wybrzeżu tam Malibu czy jakiś inny tam. I który się zajebiście bawi i korzysta z życia. Ja to generalnie naprawdę tak widzę. Czyli widzisz siebie jako samotnika? Nie, widzę siebie jako człowieka, który będzie się bawił i korzystał z życia. Welcome to Las Vegas! Relax, it's not like you invented it. Nie wykluczyłem w tej wizji o twojej obecności. Zresztą w tobie cię mam, naprawdę. Naprawdę, nie wykluczyłem. Ale mam cię w dupie! Nie wykluczyłem w tej wizji, jakby obok się, bo ty możesz siedzieć w siedzeniu obok. Ja nie zakładam. Dobra, że... ja za 20 lat widzę siebie w samochodzie obok. Nie w tym samym samochodzie, nie na tym samym siedzeniu obok, co on powiedział, że ja bym mogła siedzieć, tylko ja widzę siebie w samochodzie obok, prześcigającą go i pokazującą. Sylwia, co najbardziej irytuje cię w zachowaniu Akopa? To może być jedna rzecz czy 50. Strasznie denerwuje mnie to, że Akop jest czasami bez powodu złośliwy do mnie. Bez powodu. To lubi być czasami w centrum uwagi. Tak, to nie lubi. Irytuje mnie czasami jego upór. Głupi. Pajacowanie. Łatwiej by było powiedzieć, co mnie nie irytuje. Sylwia, jakbym był inny, to byś ze mną nie była, albo byś się zanudziła na śmierć. To się... Znaczy, ja nigdy nie miałam partnerów, którzy są głupi. Ale to co ty mi tutaj... Dobrze pamiętał, kiedy się poznaliśmy, jak się znalazłem, biedną, zakochaną. Jeszcze powiedz, że pod mostem. Prawie. W obdartych trampkach i spodniach. Co ty gadasz? Nie miałeś co do garka włożyć. Garka. Ja na ludzi cię wysłać przy mnie. Proszę cię. Jak dbać o drugą osobę, by czuła się kochana? Moim zdaniem bardzo duże znaczenie ma... takie drobne gesty mają na co dzień. No nie wiem, jakieś powiedzenie drugiej osobie komplementu. I nie mówię, że chodzi o jakieś sztuczne słodzenie, tylko po prostu wystarczy, że powiecie coś miłego, albo druga osoba dla was coś zrobi, a wy powiecie dziękuję za głupią rzecz. Na przykład jak Akop zmywa naczynia, to ja mu mówię dziękuję kotku, że zmyłeś naczynia. Jak ja zmywam, Akop tego nie robi. Nieprawda. Poczekaj. A ostatnio jak położyłem się do łóżka, jak położyłem się do łóżka, no słuchasz mnie czy nie? Jak położyłem się do łóżka, nie krzyczałem, że dziękuję, że zmieniłaś pościel? Tak. No to o to ci chodzi. Nie no, zdarza się, że to zdarza się. Czy Akop jest o ciebie bardzo zazdrosny? Jak tak, to jaka jest najgłupsza rzecz, jaką zrobił z zazdrości? Kiedyś byłem. Już kiedyś chyba poruszaliśmy podobny temat. Przepraszam.
przepraszam. A ty lubisz to? Ważne pytanie. Jaka była najgłupsza rzecz, którą zrobiłaś z zazdrości? Ja? Ty? Nie wiem, no gdyż ich było generalnie. No najgłupsza. Potrafił podcinać ludzi na ulicy, w sensie nogi podstawiać. O Jezu, no, ale byłem młody i głupi. Nie byłeś taki młody, akurat. Jak to było parę lat temu. No właśnie, no byłem dużo młodszy, nie robię takich rzeczy. Co dorosły facet widzi w grach komputerowych? Próbuje zrozumieć swojego męża. Jest to taki sposób odmurzenia się, że jakby, nie wiem, jeżeli człowiek ma gdzieś tam jakieś... Nie musisz. Nawet uważam, że gry komputerowe są dużo bardziej rozwijające, bo trzeba być skupionym. Będę grał w grę. Wykonywać jakieś czynności. Bardzo często gry komputerowe uczą języka angielskiego. Wykonywać jakieś czynności. No nie, ale chodzi, wiesz... Nauka angielskiego. Play. Jakbyś miał Sylwię obsadzić w jakimś filmie, to jaka to by była postać i w jakim filmie? Oglądaliście kiedyś Małą Syrenkę? Tam była taka wiedźma, co miała macki. To o, to jest idealne. And then I'll make him writhe. I'll see him wriggle like a worm on a hook. Czy Sylwia mocno się drze podczas kłótni? Jeżeli będzie kiedyś wojna i będzie potrzebna syrena taka alarmowa, to może ci zatrudnić Sylwię. Rozmawiam z tobą. Jak mocno kochasz Sylwunię? No widocznie mocniej niż ty mnie denerwujesz. Koniec! Moi drodzy, w tej ciężkiej sytuacji życzę wam wszystkiego dobrego. Zdrówka. Tak, życzę, żebyście wytrzymali w domu z domownikami. I łączę się z wami w bólu, że musimy to zrobić. I vice versa. Więc wszyscy jesteśmy w ciężkiej sytuacji. I do następnego. Pa.